stay or should I go? Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Far Cry 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, czas w końcu ruszyć się tutaj na to spotkanie z rebeliantami, a więc znowu kontynuować troszeczkę nasz wątek główny. A więc ruszajmy, nie traćmy czasu. O, tu mamy towarzystwo. No dobra. Ach, a jednak nie. A miało być tak pięknie, ale no niestety został zaatakowany jeden z naszych obozów. Właśnie niedźwiedzia przejechałem. Dobra, załatwiony koleś. Jezus, oni atakują ze wszystkich stron. O ty gnoju, masz. Dobra, ten zdjęty. Dobra, cofacie. Tylko spokój. Nie mogą odzyskać tego obozu. A, to nasi tu. Leczyć się. Dobra. Dobra, koleś. Żyj. Co, lubisz granaty? Dobra, załatwiony. O, dobra, dostaliśmy punkty doświadczenia. Dobra, uleczmy się. Trzeba będzie wszystko pouzupełniać znowu. Oj, kto by przypuszczał, że tu będzie taka obrona. Potrzebuję 5. poziomu karmy, który właśnie się nabija, aby móc... ja wiem, prawo i... O, z tym typkiem można pogadać? Czy też nie? Mamy kolejne punkty. No już ich 12. A nie mam kompletnie na co ich wydawać. Trochę tak kiepsko z tą optymalizacją, jeśli chodzi o te punkty. Dobra, uzupełnić ammo. To wszystko sobie odkupić. Tu wszystko posprzedawać. No i dobra. No i znowu zbliżam się do maksymalnego poziomu hajsu. Dobra, nie traćmy czasu. Jedziemy. I tak nie za bardzo mamy na co tu wydawać wszystko. Dobra, ruszajmy w stronę tego zadania. Oj! Mam nadzieję, że w końcu tam dojedziemy i wykonamy w tym odcinku to zadanie, przynajmniej bardzo bym chciał. O, znowu kolejna ciężarówka przed nami do zniszczenia. Dobra, zniszczona. Tam się coś dzieje. Jeszcze ktoś? Ty? No to siema. No, chyba wszystko. Dobra, jedziemy do tego zadania.
Mamy zabić jakiegoś porucznika. Dobra, mniejsza z tym. Utkarz. Może te nazwy są masakryczne. Nie mogło to się nazywać na przykład Poznań albo, kurde, nie wiem, Gdańsk? Niech żyje król, dobra. Mniejsza z tym. Okej. Okay. Gdzieś tu jest... A, plakacik do zerwania. Pięknie, kolejne 250 punktów doświadczenia. O, tu jest gdzieś handlarz. To chyba nie tu. Raczej tu. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Czemu nie mogę tu wejść? W razie tutaj jest gdzieś też handlarz. Ty jesteś handlarzem? Tu sobie wejdziemy, tu jest sklep. Dzień dobry. Chciałbym tu sobie amunicję uzupełnić. Nic niestety nie mam do sprzedania. Okej, wszystko w porządku. A więc ruszajmy. Ruszajmy dalej. O, tu jest jakaś skrzynia. Weźmiemy ją sobie oczywiście. Tutaj też coś jest do wzięcia. Z miłą chęcią. Okej. Ruszajmy tu w końcu. O kurde. Się zaćmimy. Dobra, zaczynajmy. Ajay, thank you for reuniting us with the Golden Path in the south. You can tell Amitha and Sabal we are ready to fight. They have targets picked. You have a lovely, Aiken. Lovely home. No! It's my family. Very charming. Ooh, this. Oh, I like this. Is this mahogany? And look at you. A lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience the hospitality of Utkarsh, I had to visit the Ranas. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I say. To everyone, they say. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I, wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen, now, would we? No, sir. No. Well, would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman. Your wish is my command. I'm so glad we could agree on this. Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. And they say I've lost touch with my subjects. No! They'll kill you! A to gnoje, skurde.
A. Dobra, chcecie zabawy, to ją dostaniecie, gnoje. Siema. Dobra, od gazu. O ja. O mój paganie, rozbijaj się. Tak jest. Chciałem się upewnić, że to na pewno jest pagan. Szczerze, wątpię. Hello, RJ. Did you miss me? Oh wait, yes, you did. Hagen? I just killed you. No, no, you just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime was being born with fabulous cheekbones. Whose picture do you think's on the money? No matter, what's done is done. I suppose next time it'll just be you and me. Kurde. Tak czułem, tak czułem. Takie postacie jak Pagan nie giną w taki sposób, wierzcie mi. Dobra, mamy kolejne zadania do ogarnięcia tutaj, misję Złotego Szlaku, ale ja się zajmę na razie tutaj tymi elementami. Kolejną dzwonnicę ogarniemy sobie, tą tutaj. Myślę, że będzie warto. O, wy gnoje! No to siema. Gdzie są? Tak jest. Ile zniesiesz? Niewiele. Dobra. Pięknie ogarnięta sytuacja. Z powietrza. A, mamy tu kogoś. No, już nie. Problem sam się zlikwidował. Znaczy, ja go zlikwidowałem. Dobra, zbierać co zbierać. I spadamy. O, to jakaś notatka, możecie sobie przeczytać. Jeśli was to interesuje. To w dół. Coś tu łazi. Misio, spadaj. Ja pierniczę. Jeszcze misia mi tu brakowało. Oskurujmy go. Tak jest. Kolejny dziadowski ptaszek gdzieś tam lata. To poniszczyć. O, na górę. Na górę. Nie traćmy czasu. Teraz tak, którędy? No, chyba nie. Dobra, kolejne zadania. A, tędy. Bez problemów. Czemu się nie złapałeś, gnoju? Co za koleś? Dobra, kolej zdjęty. Tego tutaj trzeba uwolnić. O, nie przesadzaj. Zapewne ty byś zrobił dokładnie to samo dla mnie. Jeszcze raz. Bo się nam spadło. Z tym portfel mam pełny.
Nic z tym raczej nie poradzę. A, z tej strony. Ta jest. Zniszczyć to. No i pięknie. Mamy towarzystwo jakieś? Mam nadzieję, że nie. Czy nie tędy? Wow. Dobra, tu wskoczyliśmy. Pytanie tylko, gdzie teraz? Tam trzeba będzie się kotwiczką zaczepić. Tu kotwiczka. Tak jest. A, chyba nie tak. Albo kogoś widziałem na dole. A to jest nam uwolniony zakładnik. On coś się nie kwapi, żeby się stąd wydostać. Chodzi sobie po prostu. Jak gdyby nigdy nic. Tam kotwiczka. I w ten sposób się tam dostaniemy. Wyłączmy to. No i przyjrzyjmy się okolicy. No, jeszcze tylko 4 dzwonnice nam zostały do odblokowania. Co my tu mamy? Zakład poprawczy. Wygląda jak zakład eksterminacyjny. Złomowisko. I tu królewski skarbiec. Ciekawie, ciekawie. Dobra. Mamy kolejną broń odblokowaną. Jest tu coś? Chyba nie. Dobra, zjeżdżamy na dół. Spoko. Teraz tak, tutaj jest kolejna eskorta do zrobienia, ale ja tej misji nie będę teraz robił. Zrobię sobie poza nagraniem kiedyś. Czy my coś tu jeszcze mamy? Szukam amunicji. Dobra. Zobaczmy, co tu słychać. Okej, tutaj są dwie strażnice do ogarnięcia. Myślę, że przydałoby się to zrobić. Gdzie jest nasz śmigłowiec, z którym tu przylecieliśmy? Helikopter. Helikopter jest gdzieś tam. Sprawdzę tego, czy trzeba go będzie naprawić. Można oczywiście. Dobra, wskakujemy. No i lecimy. 10 pocisków jeszcze mam do granatnika, tak więc myślę, że spoko. Muszę pamiętać, żeby nie podlatywać zbyt blisko. No właśnie. Jest otwarta przestrzeń. Dobra, mniejsza z tym, co się stało z tym helikopterem. Przyjrzyjmy się okolicy. Dobra, widzę jeden z masztów, ale są chyba... Są co najmniej dwa. Dobra, sprawdźmy to. Nie widzę tam włącznika. To ja ten pagórek spróbujemy się wdrapać. I stamtąd prowadzić obserwacje. Tu jest koleś. Okej. Coś tu widzimy. Dobra. Spróbujemy tam wejść na kolejne pagórki. To zbieramy. Tak jest, leki się przydadzą. Uwaga. Strzał. Jeden włącznik alarmu zdjęty.
Tam jest kolejny. Dobra. Ostrożnie i spokojnie. Na razie nie wiedzą, co się dzieje, dlatego też nie uruchamiałem alarmów. Tu też mamy kogoś. Gościu przebiegł obok mnie, jak gdyby nigdy nic. No i dupcia. To byłoby tyle, jeśli chodzi o ciche zrobienie tego obozu. Ach. Dobra, leczyć się. Więc za chwilkę nam tu posiłki przyjadą. Tu jest jakiś typ. Dobra, na spokojnie. Zdjęty. Przeszukajmy go. Dawaj tą butlę, no. No chyba nie. Mam cię. No, nadchodzą następni. Dobra, zmiana pozycji. Tak jest. Jeszcze ktoś tu musi być. O, jest. Kurna, weźcie mnie ten napis. Drażni mnie to czasami, naprawdę. No, i zostało jeszcze tylko 9 obozowisk do odblokowania. Strażnic. Raczej bez problemów. Nowe aktywności. Pięknie, ładnie. Tu kolejny plakat. Tak jest. Punkciarze lecą. Tak jest. Bo niestety nie mam ich za bardzo na co wydawać. To jest największy ból. Dla mnie. Dobra. Zakupmy sobie sprzęt. Amunicję, kamizelkę, leki uzupełnić. O! Wiktora odblokowałem. Ile broni. Magnum. Ciekawe dlaczego aż tyle. Czekajcie, najpierw wydajmy hajs, a potem go zaróbmy. Teraz tak, czekajcie, przyjrzyjmy się temu. Magnum. Nie no, granatnik jest the best. Bez wątpienia. Tu jest Wektor. O, kosmiczna szybkostrzelność. Te ma większe obrażenia. Nie no, zostaniemy raczej przy tym, co mam. Co my tu mamy? Chiński granatnik samopowtarzalny. Broń ręczna o mocy artylerii. Ale nie, na razie nie potrzebujemy czegoś takiego. Tu jest granatnik automatyczny z magazynkami.
Dobra, to posprzedawać. No i myślę, że możemy ruszać dalej. Ostatnio strasznie dużo amunicji zużywam. A, to był ten ich łowca. Co tam się dzieje? Dobra, wsiadamy. Naszego pojazdu. Okej. I jedziemy teraz do tej strażnicy. Chciałbym ją w końcu zrobić jakąś po cichu, tak po cichu, po cichu. Okej. Co do mnie strzelasz, gnoju? Gdzie jesteś? No. A w zasadzie cały czas w radio nas gadają. A my ruszamy do kolejnego miejsca. Dobra, bliżej nie podjeżdżać. Tutaj snajperka może się przydać. Okej, widzę włączniki. Jeden i drugi. Dobra, jeden alarm wyłączony. Tam mnie ktoś widział. Prawie. Nie wiem do końca w jaki sposób. Dobra, goście się chyba pobudzili. Zauważyli, że jeden z alarmów został zniszczony. Granada... moździerz! Jesus! Wow! Zabili mnie. Lipnie. Lipnie! Nie wyszło tak jak miało. Ale dobra, jesteśmy w pobliżu. Więc spoko. Spróbujemy po prostu to z innej strony się do tego zabrać. Ta roślinka nam się przyda. Oni mają na dachu stanowisko tego cholernego tego cholernego moździerza. Dobra, to mają zdjęte. Pytanie tylko... Gdzie jest... ten drugi alarm? Bo ten jest zniszczony. Tylko spokojnie. Tylko kurde, nie wiem czy... Nie no, zobaczymy zaraz. Podejdziemy z innej strony. Z
tej strony nic nie widzę. Czyżby mieli tylko jeden alarm? W co wątpię. Tu jest. No i dupcia. O ja! O ty gnoju. Dobra. Na szczęście jestem za blisko, aby użyli... aby mogli użyć moździerzy. Tak jest. O ja! Przyjęła kawaleria, uwaga. Leczmy się. Dobra. Mamy gościa zdjętego. Oj! A jest. Nie dać im się. Dobra, koleś się zjarał. No i mamy. Załatwione. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Wyszło nie najgorzej. Mamy to. No. I o to właśnie nam chodziło. Dobra, portfel pełen. A więc nie ma sensu nawet ich przeszukiwać tak za bardzo. Tu było dziadostwo. Cholerstwo. Dobra. Teraz tak, tu przydałoby się zrobić drobne zakupy. Wszystko pouzupełniać. Tu kolejni zakładnicy. Już po prostu ten misja zaczyna mnie powoli nudzić. Wolałbym posunąć tą fabułę do przodu. Czekajcie. Czy coś tu jeszcze było? Nie. Możemy oczywiście te spluwy do wynajęcia ulepszyć, ale... czy ja w ogóle tego potrzebuję? I tak z nich nie korzystam, bo działam sam. Więc na razie... na razie spoko. Okej, tu jest coś takiego. No i spoko. Dobra. Co teraz? To żeśmy tu ładnie wyczyścili. No, słuchajcie. Bez problemów. Teraz przydałoby się ruszyć tu. Na ten obóz. Dobra, udajmy się tam. Może jeszcze w tym odcinku to zrobimy. Aż troszkę już ten odcinek trwa. Nie, dobra. Zakończmy. Zakończmy. Nie ma sensu przedłużać niepotrzebnie odcinka. Tamtą strażnicą zajmę się albo poza nagraniem, albo w następnym odcineczku. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. No cóż. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. No i cóż. A, nie zapomnijcie jeszcze o playlistach w prawym górnym rogu. No i na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.